Dzień dobry Państwu. Bardzo miło powitać mi na stadionie w Busku Zdroju świeżo upieczoną wicemistrzynię Europy z Berlina, Sofię Enui. Kilka pytań takich, Sofia. Niespodzianką dużą było dla mnie dzień wczorajszy, gdzie sobie zażartowałem, że pasuje mi ta postura do Sofii Enui. Okazało się, że strzeliłem w dziesiątkę i Sofia naprawdę jest w Busku Zdroju. Przyjechała tutaj wypoczywać, no ale na wypoczynek jeszcze nie ma co prawda czasu, bo przed nią starty. Myślę, że nam tu przybliży, jakie jeszcze starty i będziemy wiedzieć, później zapytamy, jak się w Busku czuje. Powiem szczerze tak, troszeczkę przypadkowo tu trafiłam, bo gdzieś tam parę dni temu szukałam sobie takiego miejsca, żeby odpocząć, bo za 3 dni startuję na finale diamentowej ligi. Także fajnie, że udało się tutaj akurat trafić. Powiem szczerze, że nie spodziewałam się, że nie jest tu tylko jeden stadion, ale dwa, bo wczoraj sobie tutaj spacerowałam po miejscowości, no i zauważyłam, że mamy tu jeszcze jeden stadion przy szkole, także jestem absolutnie zaskoczona, że jest tu taka fajna infrastruktura sportowa. I jak najbardziej chciałabym tu w przyszłym ogólnie roku wrócić. Super. Jeżeli chodzi o stadiony i o bieżnie, ja również się cieszę, ponieważ trenujemy tutaj lekkoatletykę i już mamy nie tylko dwa, ale trzy, bo przy szkole numer dwa już jest bieżnia tartanowa. Przy liceum ogólnokształcącym jest bieżnia właśnie o tej, co mówiliśmy, i oczywiście tutaj na stadionie. Także przyjeżdżający kuracjusze, sportowcy, bo to nie tylko Sofia u nas dzisiaj tu jest, ale wcześniej Anita Wodarczyk, tu Kamil Stoch, także tutaj wspaniali sportowcy przyjeżdżają nie tylko się relaksować, ale leczyć kontuzje, bo mamy bazę tą sanatoryjną wspaniałą. I Sofia, ja myślę, że tak. Za piątek trzymamy kciuki, bo zawodnicy tutaj mają okazję Cię poznać. Ja miałem okazję być całe mistrzostwa kibicować na trybunach w Berlinie. To jest wspaniałe wrażenie. Ja się tymi wrażeniami dzieliłem na łamach Echa Dnia, myślę. No i trzymamy kciuki, że nie tylko dzisiaj tu będziesz z nami w Busku, ale częściej będziesz przyjeżdżać na wypoczynek, ale również myślę, że poznałaś tą bazę sportową i częściej będziesz tutaj do nas zawitasz do nas. Dokładnie tak. Powiem szczerze, że jest to miejsce, które naprawdę jest idealne dla sportowców. Przede wszystkim baza cała, nie tylko treningowa, ale też ogólnie rehabilitacyjna i ta dookoła. Przepiękne warunki do spacerów, do odpoczynku. Piękny park zdrojowy, w którym wczoraj trenowałam. To są takie warunki, do których na pewno wielu czołowych sportowców Polski będzie chciało powrócić. Super, wielkie gratulacje. My się cieszymy, że mamy możliwość spotkania się z takimi wspaniałymi sportowcami. No i co? Ja, Sofia, rozmawialiśmy w dniu wczorajszym odnośnie biegu zdrojowego, ponieważ 23 września mamy kolejną, już 17. edycję biegu zdrojowego. Ja zapraszałem tu wielu wspaniałych sportowców. W ubiegłym roku gościła u nas Lidia Chojecka. Miałem nadzieję, że Sofia w tym roku będzie mogła tutaj być tym gościem honorowym. Niestety wcześniej już ma uzgodnione spotkania i nie będzie mogła, ale myślę, że w przyszłości będzie gościć i będziemy mogli tutaj zaprosić. Ja osobiście chciałbym Państwa już dzisiaj zaprosić na 17. edycję Międzynarodowego Biegu Zdrojowego, który odbędzie się 23 września, tu właśnie na tej bieżni. I my, tak jak powiedziałem wcześniej, trzymamy kciuki za dobre wyniki, bo sezon jest wspaniały. Ja obserwuję wyniki Sofii co mam powiedzieć? Aby tak dalej. To ja może ze swojej strony zaproszę również na bieg zdrojowy. Bardzo mi przykro, że nie mogę tutaj być 23. 22. jestem na innym biegu. Bardzo mi przykro, że nie zdążę dojechać następnego dnia tutaj, ale mogę już z tego miejsca obiecać, że w następnym roku postaram się tu być razem z wami. Super, dziękuję bardzo. Czyli co, dziękujemy i zapraszamy. Zapraszamy. Super, dziękuję.